Dobra, lecimy. O jadę. No wiedziałam, że będzie ogień, ale nie sądziłam, że aż taki. To są? Uwaga, uwaga. Teraz też akurat zaszło, nie? Będzie się... Jak to się będzie prezencić? Oj, 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 wow. No wiedziałam, że będzie ogień, ale nie sądziłam, że aż taki. No, troszeczkę się fura zmieniła, co? Nie, pięknie jest. Troszeczkę się fura zmieniła. To tak, podsumowuję, co zrobiliśmy. Pełna zmiana koloru. No, mega ta folia jest. Fajnie się ona mieni, jeszcze w słońcu będzie też lepszy efekt moim zdaniem. Fajnie, że dobraliście te czarne felgi, bo to robi robotę. Naprawdę super. No to się cieszę. No i co? Zrobiłem to tak jak należy, bo niektórzy nie demontują relingów. Ja te relingi zdjąłem i ta folia wszędzie, tutaj w takich trudnych miejscach, jest po prostu idealnie ułożona. Nie ma żadnych wklejek, bo niektórzy robią tutaj łączenie, no ale moim zdaniem tego nie powinno być, nie? Gdzie jest jakaś wklejka zrobiona, typu na przykład tutaj na lusterku, bo tu jest mega po prostu głęboka krawędź, no to ona musi tam być. Ale też nie widać żadnej krawędzi tej wklejki i na tym to polega, nie? Jeszcze możemy nadmienić na filmie, że pomoc drogowa Król mi raz uratowała dupę z tego względu, że padł nam akumulator w nowym E53. Moi chłopaki się spisali na medal z tego względu, że był czterobud. Wzięli auto, podnieśli, na rolkach je wyprowadzili, zapakowali na lawetę i do serwisu Mercedesa. Także szacun dla was, że też jesteście pomocni na drogach i w trudnych sytuacjach. Zawsze pomagacie ludziom i to jest mega fachowa pomoc. Damy też linki do waszych sociali w opisie tego filmu. No i co? Ja wam serdecznie gratuluję, że się zdecydowaliście okleić, zmienić kolor fury. No i do zobaczenia na bieżącej pielęgnacji. A wy subskrybujcie, dajcie łapę w górę. No i co? Cupra, moi drodzy, wyjechała. Kolejny pacjent już wstawiony. Tym razem spod znaku olimpiady. I będziemy lecieć tutaj. Zabezpieczenie lakieru powłoką ceramiczną. Nie dla każdego jest folia. Powłoka ceramiczna przede wszystkim poprawia to, że auto się tak nie brudzi. Jest łatwość bieżącej pielęgnacji. Samochód przyjechał do nas praktycznie jako nowy, bo ma 1500 km przejechane. Umyliśmy go detailingowo, usunęliśmy wszystkie osady. Lekko przepolerowali. Zrobili korektę mikrozarysowań i jutro go będziemy zabezpieczać właśnie grafenową powłoką od All Time Detailing. Także śledźcie i oglądajcie zaraz efekt końcowy. A ja leżę na leżaczku, bo akurat przyjechałem po treningu i trzeba troszeczkę dychnąć, żeby był balans.
działamy teraz z Audi RS3, auto ma przejechane jakieś 1500 km i przyjechało do nas na zabezpieczenie lakieru powłoką ceramiczną. Zrobimy też niewidzialną wycieraczkę, czyli powłokę hydrofobową na przednią szybę. Zabezpieczymy w środku ekran folią matową. Najważniejszą kwestią jest dobrze przygotować samochód. Wcześniej auto było już umyte dokładnie detailingowo, a teraz Przemek odtłuszcza lakier po to, żeby wymyć resztki pasty z porów lakieru i jeżeli będziemy aplikować tą powłokę, żeby ona idealnie związała się z tym pięknym zielonym lakierem, a następnie zobaczycie, co jeszcze trzeba zrobić, żeby ten proces był trwały. Wytniemy sobie formatkę na wyświetlacz folią antypaluch, czyli folią matową. Teraz lecimy z zabezpieczeniem pianą bleku we wnętrzu. Przygotowałem w programie wykrojnik i teraz go puścimy do wycięcia na ploterze. I tutaj sobie obrabiamy to, co chcemy wyciąć. Te pozostałe elementy będziemy robić w połysku, więc ich nie wycinamy. Tutaj sobie ustawiamy ten wyświetlacz. I teraz na ploterze wytniemy tą folię. I folię na ekran już mamy przygotowaną. Idziemy aplikować. Widzicie, ten wyświetlacz jest dotykowy, no i się po prostu palcuje. Paluchy zostają odbite. I żeby tego uniknąć, będziemy go oklejać matową folią antypaluch. Wyświetlacz jest oklejony, tak jak wspomniałem wcześniej. Kierownica jest zaimpregnowana z alkantary. Fotele też zaimpregnowaliśmy, żeby się nie wycierały. I tutaj na tym masz folię po prostu, nie? Także to ci się nie będzie rysowało. No, ale rysował, ten ekranek jest dojebany. Dużo lepiej to wygląda, jak jest w tym macie, wiesz? Okej. Dużo fajniej. No. No się to nie będzie rysować, nie będzie tak wkurzać, bo jak jest popalcowane, to a teraz tak. No, nie widać nic, nie, jak się dotyka. Super, no. Zajebiście. No. No to pięknie. To ja ci co, przekazałem tam kluczyki. Jasne. No i pamiętaj o bieżącej pielęgnacji. No i życzę ci mało kontroli policyjnych. Bo to jest teraz ważne, ale widzę, że Janosik czuwa, co? Musi być. No. Dobra, no dzięki bardzo. Biona. Audycja wydana, a my lecimy dalej z działaniami, a wy dajcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Kolejnym pacjentem jest Renault Megane RS, samochód z 2014 roku z symbolicznym przebiegiem 18 tysięcy km i nawet tak używany samochód nie jest dyskwalifikowany do tego, żeby go okleić bezbarwną folią ochronną. Klient jeździł po innych studiach, powiedzieli mu, że nie okleją mu tego samochodu, bo ma tam jakieś odpryski. U nas troszeczkę inaczej to wygląda. Zrobiliśmy zaprawki lakiernicze, tak żeby wszystkie defekty lakieru zatuszować. I tak przygotowany samochód możemy okleić bezbarwną folią ochronną, zabezpieczyć jego piękno na długie lata. A teraz Megane całą kleimy z brytu, ponieważ nie ma na to auto gotowych formatek. Dlatego będzie bardzo precyzyjnie wszystko zrobione i będzie mega pozawijane. Ten samochód jest z 2014 roku i to, że ma on ile lat? To, że ma 9 lat, to go wcale nie dyskwalifikuje do oklejenia bezbarwną folią ochronną. A więc tak, prace przy Meganie RS-ie dobiegają końca, emblematy już są wyklejone, bo wcześniej je zdjęliśmy po to, żeby wszędzie ładnie folią podejść. Teraz lecę checklistę, bo jakby kontrola jakości to jest mega ważna kwestia przy tych usługach. Także mamy tutaj ponad 40 punktów, które trzeba sprawdzić i dzięki temu będziemy mieli pewność, że wszystko jest mega
dopieszczone. Jeżeli chodzi o tą furę, ona nie jest nowa i to nie dyskwalifikuje tego samochodu, jeżeli chodzi o oklejenie. Auto ma, jest z 2014 roku, miało sporo odprysków na froncie, ale je uzupełniliśmy i dzięki temu pozbyliśmy się tych defektów i dzięki temu możemy utrwalić piękno tego samochodu. Auto jest naprawdę mega fajnie zachowane, dodatkowo jest całe owinięte z brytu. Chodź, pokażemy, jak są krawędzie pochowane. Tutaj mamy tą krawędź całą schowaną, tą również. I tak samo, jeżeli chodzi o te krawędzie, one są też wszystkie dokładnie pozawijane. Wcale nie jest takie wbrew pozorom proste do oklejenia, bo de facto w innym aucie błotnik to jest jeden element, tak? Tutaj mamy aż raz, dwa, trzy i wszystko trzeba pozawijać. I jak możecie sobie teraz zobaczyć, zbliż tutaj proszę. Ta folia jest tutaj o dowinięta, także nigdzie, zobaczcie, tu tak samo jest wszystko pochowane do rantów, tutaj tak samo, wszystko jest pozawijane, także praktycznie 100% pojazdu jest oklejone. Tak samo jak zejdziemy na dół, te wszystkie elementy są również ładnie pozawijane, progi, to wszystko jest pooklejane. Tutaj jeżeli chodzi o te, na przykład tylną ćwiartkę pokażemy teraz. Bo mamy ćwiartkę, mamy dodatkowo jeszcze wlew, mamy tutaj to całe nadkole. Kolejnie jeszcze mamy tutaj taki element progu, poszerzenia. Także no, jest tutaj dużo takiej obróbki, dlatego proces jest wydłużony niż w normalnym aucie. W normalnym aucie nie ma takich poszerzeń, tylko kleimy jeden element, jest dużo mniej wykańczania. No i tak to wygląda. Folia ma grubość 200 mikronów, także tutaj, tak jak w przypadku tego Renault, mamy około 70 mikronów, także praktycznie 3 razy grubość lakieru. Teraz ten samochód będzie mógł śmigać bez problemu po autostradach, kamienie, odpryski, piaskowanie, niestraszne. A jeżeli się pojawi ktoś, jakiś będzie akt wandalizmu chciał wykonać, no to też oryginalność tego lakieru będzie zachowana. Jest to mega istotne przy takich samochodach, no bo ono ma 18 tysięcy kilometrów, tak jak wcześniej wspomniałem, no jest w mega stanie. Zobacz, jaką głębię lakieru robi folia, nie? Bo całe auto jest oklejone, nie? Nie, nie, jest super, jest bomba. Jest... Masz, masz problem rys zażegnany. Jeżeli nawet się coś porysuje, to w taką pogodę jak dzisiaj wszystko się regeneruje. I kurde, możesz myć szmatą i się nie przejmować, nie? Super, a inni, super. A inni co mówili? Bo gdzieś tam byłeś w jakichś innych studiach detailingu. Tak, w innych miejscach. A to było, wiesz, to było drożej, to było... No nie, nie, to tamte miejsce mi jakoś nie odpowiadało, coś mi nie odpowiadało. Znalazłem siebie i tak. to było to. No. Zrobiliśmy delikatną korektę odprysków i jak słońce wychodzi, to jeszcze właśnie lepiej to wszystko wygląda. Dlatego nie? Teraz... Jest takie odbicie, tu jest super. To... Widzisz, jakie ziarno w ogóle tego teraz, metaliku wygląda teraz, pod tą folią, nie? Teraz widzę, no. No. Teraz widzę. Teraz dopiero coś widzę, że to jakoś wygląda. No. Nie, no super jest. No to się cieszę. Ja ci gratuluję, że się zdecydowałeś i bardzo mi miło, że mi zaufałeś i po prostu też oddałeś auto, żeby je w 100% po prostu okleić. I zobacz sobie. Aż tam ta folia jest schowana, nie? Uh-huh. Zobacz sobie, za każdy rant wszędzie jest zawinięte. Zobacz sobie na przykład, patrz, zobacz sobie tu, że inni robią dotąd, my robimy aż dotąd, nie? Że każdy rant jest chroniony. Mamy napisy. Zdjęte były. Zrobiłem, żebyś nie miał tutaj żadnych rantów, żeby nie było widać, że tu jest folia, nie? No bo nie widać, nie? Nie ma tutaj żadnych rantów, tylko jest po prostu czyli na to. Tu też? Tu też, tak.
No faktycznie. Igła. No nie wiem, no nie wiem, dlaczego mam tutaj się przyczepić, no. To niczego. No nie, nie da się zachwalić, no. Kurde, takich właśnie osób, które są w branży, czyli tak jak Kamil ma swój serwis samochodowy, jest też w branży, no to mega taka opinia jest, kurde, ukojeniem na moje serce i na trudy włożone w taką realizację. No a wy w tym odcinku mieliście wszystkie, cały wachlarz możliwości, bo RS3, powłoka ceramiczna, Cupra Formentno, zmiana koloru i dopięliśmy to PPF-em na takim podheczu jak Renault Megane RS. Jak chcecie więcej materiału, obserwujcie, dajcie łapkę w górę i zapraszam do kolejnego odcinka.